Zbierałem się do tego vloga od dwóch dni. Miałem go nagrać przedwczoraj, ale nie mogłem. Mam za dużo chaos w głowie jeszcze. Ja kosiłem trawę, robiłem różne rzeczy w ogródku i układałem sobie to wszystko, żeby Wam to powiedzieć w jakiś taki mało chaotyczny sposób. Chociaż i tak będzie chaotyczny, bo to, to jestem ja. Ale postaram się. No więc na początku prosto z mostu, pewnie już wiecie po tytule. <laughs> Mniej lub bardziej. Tak, to koniec koszulkowo, Znaczy, z mną i koszulkowo. Nie z koszulkowo, ani nie ze mną. Ale ja od dwóch dni już nie jestem częścią koszulkowo. I to był pewien proces. To nie jest nic, co się wydarzyło nagle. Tak, bo to się działo już od jakiegoś czasu, ale teraz rzeczywiście dokonało się. Opowiem Wam troszkę o tym, dlaczego tak się stało. Opowiem Wam też o biznesie o historii tego biznesu troszeczkę. Opowiem Wam też o ludziach najpierw, ale w ogóle, bo ktoś tu mógł trafić z YouTube'a, nie znając mnie jakoś bardziej głębiej, nie słysząc o koszulkowo wcześniej, albo nie wiążąc tego ze mną, więc tylko powiem, że przez ostatnie 8 lat byłem współtwórcą, w dużej mierze twarzą koszulkowokom e, czyli po pierwsze serwisu z koszulkami y, i nie tylko koszulkami, z zadrukiem, a po drugie y, firmy, która też zajmowała się i zajmuje nadal nadrukami, bezemnie, to ciągle powtarzam, y, muszę się przyzwyczaić, y, nadrukami na zamówienie, na różnych artykułach głównie odzieżowych ale tak myślę że większość ludzi która tu weszła raczej kojarzy mnie z koszulkowo i głównie z koszulkowo bo to było trochę tak że przez y, większość czasu y, przez większość ostatnich lat y, koszulkowo to był górek a górek to było koszulkowo i gół koszulkowo to się wszystko gdzieś tam Mega, mega wiązało i to rzeczywiście weszło w moje DNA. Ja mam dzisiaj czarną koszulkę bez żadnego nadruku jako taki symbol czystej tablity, była rasa, chociaż ja już chodzę od dłuższego czasu w koszulkach bez nadruków białych, czarnych i szarych. Po prostu tak sobie kiedyś wymyśliłem, już za dwa lata temu chyba i tak właśnie jest. Ale będziemy dzisiaj mówili właśnie o, o koszulkowo i o tym, że na samym początku, że to nie jest tak, Ok, że ja to w dużej mierze było koszulkowo, to prawda, ale to nie jest tak, że koszulkowo to byłem ja i starałem się to nieraz tłumaczyć, ale różnie z tym bywało. A więc tak, po pierwsze ja nigdy nie byłem założycielem koszulkowo, ono było założone przez Tomka Pleja, zanim w ogóle ja do tego biznesu wszedłem, czyli w 2012 roku. Ono było założone wcześniej i część osób pewnie może jeszcze je pamięta z tego okresu i ono, ono potem było kupione i... Przez, przez mojego wspólnika. Ja potem do tego biznesu wszedłem właśnie na początku 2012 roku. I yy, cóż, no ten biznes się rozwijał. W dużej mierze wiecie jak to wygląda ci, którzy mnie śledzili, bo to na tym polegało trochę, to rozwijanie tego biznesu to była taka przygoda w dużej mierze i e, tak, przygoda to jest dobre słowo właściwie, hmm, czyli to było w dużej mierze publiczne moje blogowanie wzrosło też częściowo dzięki koszulkowu, a koszulkowo dzięki mojemu blogowaniu i ogólnie pokazywaniu się i pleceniu różnych bzdur w internecie, bo tak to się wszystko wyplotło, ale właśnie to byli ludzie, to było mnóstwo ludzi, bo to nie jest przecież tak, że taki biznes tego typu, a ten biznes naprawdę robi bardzo dużo obroty, e, prowadzi jedna osoba, czy, czy nawet dwie osoby, czy trzy osoby, nawet samo prowadzenie już, ale chodzi też o pracę całą. Więc tak, ja bym chciał podziękować bardzo dużej liczbie osób, powiedziałbym liczbie, a nie ilości, uf liczbie osób, którą spotkałem po drodze właśnie dzięki temu, tej przygodzie, kiedy odszedłem z agencji reklamowej i zdecydowałem się na ten rollercoaster właśnie koszulkowy. To będzie cały zespół e, detaliczny, sklepowy, czyli e, no, na początku to był Tomek, potem był Karol, potem była Kasia, jeszcze Michał, Hubert, e, przez chwilę był Rafał, e, na końcu był jeszcze drugi Paweł. To wszystko rzeczywiście był bardzo fajny zespół, super zespół i z niego jestem dumny, bo rzeczywiście e, wiem, że mogliby skoczyć w ogień za mną, tak mi się przynajmniej wydaje. Jak nie, to, to mi napiszcie o tym. Ale nie, no bardzo fajny team zbudowaliśmy i rzeczywiście e, fajnie nam się pracowało po prostu. Um, e, oprócz tego koszulkowo to nie jest tylko sklep. To w dużej mierze jest B2B, czyli biznes to biznes, czyli nie nadruków na zamówienie. Ja nie byłem bezpośrednio nad tym, że tak powiem, chociaż marketingowo ogarniam całość i byłem współwłaścicielem całości. To, to działo się troszkę obok, aczkolwiek obok i razem. To jest trochę inny biznes i ten biznes tak naprawdę przynosił dużo kasy. W sensie on rzeczywiście zarabiał też na te cięższe momenty, kiedy koszulki wcale tak dobrze nie szły, jakby się mogło wam wydawać. Więc tam też było mnóstwo ludzi, nie będę ich wszystkich wymieniał, bo to jest mnóstwo handlowców i was Tutaj zanudzę, ale ja Wam też wszystkim dziękuję. Dziękuję też e, księgowej, e, jednej, drugiej. Dziękuję produkcji. E, na początku to była tylko Aneta, która produkowała, po to była Sylwia, pamiętacie? Rysowały koty w ogóle na tych pudełkach całych. I potem mnóstwo innych osób jeszcze produkowało koszulki na druki. Nie mówię też o hurcie, bo tam było mnóstwo drukarzy. To rzeczywiście było drukarzy, magazynierze, hawciarze itd, tak i tak dalej. Także i graficy, zewnętrzni graficy, właśnie, jeszcze graficy, tak. tak. No, było dużo grafików zewnętrznych, wam, wam bardzo dziękuję. Różnego rodzaju partnerów. Very nice na ich chyba nasz najlepszy, największy grafik, ale nie będę wszystkich wymieniał, słuchajcie, przepraszam, ale za dużo was jest. Wszystkich Was serdecznie pozdrawiam, macie kontakt ze mną też na fejsie. Dobra, ale przejdźmy. Dalej. To są wszystko, to jest cały zespół ludzki, a nie to, że ja tam świeciłem twarzą tylko i wyłącznie. Ale właśnie od tego może zaczniemy, co poszło nie tak i dlaczego to się skończyło, jak się skończyło. Bo nie ukrywam, że to nie jest taki do końca docelowy scenariusz. To znaczy, to nie jest tak, że ja teraz zostałem miliarderem i sprzedaję to jakiemuś wielkiemu funduszowi. Oni w ogóle fundusze kupują takie spółki, bo to też nie jest e biznes ani startup, tak? to jest taki biznes krwi i kości. I to to nie są takie historie, że tam ktoś założył platformę i potem jest kupowane za miliardy dolarów. To powiem od razu, nie, no tak, ja to sprzedałem, tak, za pieniądze. Nie, to nie jest tak, że będę się teraz z tego utrzymywał do końca życia i pewnie mogło to pójść nieco inaczej. Ale to był taki jeden wielki eksperyment, bo. Yy, kiedy my ten biznes, w ten biznes weszliśmy z Pawłem, to wiadomo było, że tutaj na miejscu nie mamy żadnej produkcji niczego takiego. To na początku było w zabrzu utomka, a potem to przenieśliśmy stopniowo do Białego Stoku, i z Białego Stoku pewnie ten biznes już znacie, bo tam brat mojego wspólnika miał taką firmę, która produkuje właśnie różne robina druki tego typu. I my stworzyliśmy taki powiedzmy konglomerat, pewien bez wchodzenia w jakieś tam detale, który to wszystko produkował. I to był taki konflikt, bo My nie planowaliśmy przeprowadzki, raczej tam, to było mało prawdopodobne, a koszulkowo raczej było związane z miejscem produkcji, czyli z tamtym miejscem. I to był taki eksperyment, jak pracować na odległość, i no nie do końca się udało, w sensie to jest bardzo trudna rzecz. Na początku się udawało, 2012 rok. Przypomnę wam, to było dawno temu, 8 lat temu. My już pracowaliśmy zdanie, musieliśmy pracować zdanie, więc były hangouty. Teraz macie hangouty, jakieś kole. To jest normalne dzisiaj, tak, przy koronawirusie. E, my to robiliśmy wtedy. co Cotygodniowe kole, wideokole, jeszcze wtedy nawet cały zespół po, po kilka osób, po 8 osób, 9 osób na jednym kolu i my przechodziliśmy przez różne statusy wieczorem we wtorki. Pamiętam, było ciężkie. Czasami jakaś była impreza czy, czy konferencja. Nawet byłem gdzieś i, i te kole po prostu tam się odbywały. To były maile, to były różne jeery, nie jeery tam. No, no, praca zdalna, tak? Był Messenger, który był podstawą na przykład yy, pracy tego zespołu detalicznego, yy, sklepowego. Yy, ja tam starałem się pojawiać. Białystok nie jest zbyt daleko od Warszawy. Wtedy to czasowo średnio wyglądało, więc to codzienne bycie tam było niemożliwe. Teraz jest dwie godziny od kilku lat, ale to nadal nie jest tak, że można tam być codziennie. I to jest pierwszy duży problem, to znaczy yy, taki biznes zdalnie można prowadzić. Do pewnego momentu, albo jak on jest rozproszony, może, albo jak to jest korpo i są inne wartości, trochę, w sensie one są już zbudowane, te wartości i różne procedury i tak dalej. W tego typu biznesie nie udaje się to za bardzo, po prostu. To jest trochę jakby wychowywać dziecko, zdanie. Na odległość, można alimenty przesyłać, ale nie wychowa się go, tak? nie przekażą mu się wartości. I też ciężko jest po pierwsze budować firmę w oparciu o organizację, jaką organizację. Nie, nie firmę jako, jako firmę, to też jest trudne, ale organizację ludzką w oparciu o pewne założenia i wartości, które się ma tak zupełnie na odległość, nie będąc tam codziennie, ale też wiecie, no kilka lat to jest ileś dni, gdzie są coraz większy zespół, są różnego rodzaju. Sytuacje, gdzie po prostu ciebie nie ma, tak? Um, I to jest problem, bo, bo nie jesteś częścią tego zespołu i nie jesteś tam liderem wcale. I przestajesz być liderem każdego dnia, um, pomimo tego, że, że nawet tak możesz przyjechać, czy, czy, czy być raz na jakiś czas. No to było trudne. Ale też ja jestem gościem, którego zdolności um, są bardzo przydatne na początku, szczególnie prowadzenie takiego biznesu. Um, wtedy, kiedy potrzebne jest szablonowe myślenie, kiedy pewnego rodzaju partyzanckie działania, bo to były takie partyzanckie działania niskobudżetowe różnego rodzaju. A nie kiedy już to się zamienia w taką firmę, gdzie jest Excel, gdzie jest wszystko poukładane i tak dalej, i tak dalej. Ja już ten się troszkę tam nie odnajdywałem. Ja? Tym bardziej, że to wcale nie szło tak zyskowo, tak mega, mega dobrze. Bo myślę, że dobrze i na tle obroty w ogóle to lepsze niż w większości firm w Polsce, myślę. No tylko, że koszty tutaj, to nie jest takie proste. To jest biznes, to są, to są wiecie, logistyka, są ceny tych koszulek, ceny nadruków, ceny farb. To wszystko jest bardzo skomplikowane tak naprawdę i to nie jest tak, że, że się skaluje bardzo łatwo, tak? Kiedy były boomy różnego rodzaju, najgorszy sort Polaków czy tam inne, to nie jest tak, że nagle można, można sprzedaż zwiększyć, bo to są ludzie, którzy muszą to drukować, są, są maszyny i tak dalej, i tak dalej. Także to naprawdę jest, jest, jest Twardy, twardy orzech do zgryzienia. No ja już tego trochę nie czułem, a nie czuło mnie. Wiecie, no, wiele lat minęło. Jakby nie. nie nie było już tam chemii jakiejś tak naprawdę między tą organizacją a mną. Pomimo tego, że byłem współwłaścicielem, ale ja nie, nie widziałem jak to dalej może sobie istnieć w ten sposób i no, po długich rozmowach różnych różnych stron doszliśmy do wniosku, że jakby taki um, scenariusz jest chyba najlepszy. To dalej istnieje, dalej działa tam na miejscu i tym teraz Mariusz będzie zarządzał, ja Mu życzę powodzenia w tym wszystkim. Który do tej pory był tam cały czas na miejscu i był liderem w dużej mierze na miejscu, bo to on tam siedział i mieszkał i prowadził produkcję, ale potem już nie tylko produkcję. No właśnie, i, i tą decyzję trzeba było, trudno bo trudno, ale podjąć. No dobra, ale y, mówimy, już, że to nie jest może. Mi się cofnął teraz w czasie do tego 2012 roku, kiedy rezygnowałem z pracy w agencji. Czy ja bym tę decyzję podjął jeszcze raz? Myślę, że tak, bo chociaż mówię, nie jestem multimiliarderem <grym> dzięki temu i yy, nie mogę żyć do końca życia jako rentier, yy, to. To była niezła jazda, to była mega fajna przygoda i myślę sobie, że w sumie największa przygoda w moim życiu, jeśli chodzi o pracę zawodową, tak mogę powiedzieć spokojnie. I najdłużej trwająca, bo aż 8 lat, ale też to po prostu była fajna, fajna jazda, bo po pracy w agencji, gdzie miałem dużo rzeczy nienamacalnych i takich, te socjalne, no to było fajne wszystko. Ale nagle przyszedł biznes, który jest z krwi i kości, gdzie mogę dotknąć te produkty, gdzie wiecie, gdzie jest koszulka, jest nadruk i to wszystko gdzieś tam e, jest realne. Są ludzie, którzy płacą za produkty, które o, to takie nawet nie tyle logo stare, ale to jeszcze było takie pseudo logo, taki, taki znaczek w tym krz. E, potem, potem je zmieniliśmy, potem je zmieniliśmy. O, to jest nowe, które już pewnie też znacie. To jest to logo docelowe trochę wygnieciona ta koszulka, ale trudno, taka do tego, flex się tutaj właśnie strasznie, dużo, poznałem w ogóle tych technik wszystkich, to jest niesamowite, właśnie i to był taki namacalny biznes i to było fajne, a po drugie, jak już wkroczył RTM, a my jeszcze nawet nie wiedzieliśmy, że to się nazywa RTM, Real Time Marketing, to od mojego pomysłu do przemysłu, czyli od pomysłu do, do realizacji mijało 15 minut I to jest, to jest bez żadnych, akceptów z góry, ja dawałem sam akcepty, tak, to, to, to było genialne i to chyba każdy grafik, czy każda osoba kreatywna to jest marzenie jej, żeby, żeby od pomysłu była taka droga od razu, tym bardziej, że my przecież te, tych koszulek nie produkowaliśmy wcale i to był ten trik cały, tylko wstawiliśmy mocapy na stronę i dopiero jak się sprzedawały, to były produkowane, na tym cały ten biznes polega i to jest, to jest takie słodkie i fajne w tym wszystkim, że można mieć mnóstwo pomysłów, a jeżeli nie wypalą, to trudno, najwyżej straciło się chwilę, trochę czasu na to, żeby to do sklepu wstawić tak, i to było rzeczywiście super ja miałem od początku hopla na punkcie jakości e, i koszulek, i nadruków i. Mm... W ogóle obsługi klienta, i na początku to się udawało. Potem no, wkroczyła brutalna rzeczywistość ekonomiczna i różne inne czynniki, i, i różnie z tym bywało. E, Dostawałem od Was różne czasami skargi, co nie do końca mi się podobało, ale no, no tak było. Ja sam koszulki wybierałem osobiście. Te nowe koszulki męskie, e, które zresztą mam ją teraz na sobie, e, tylko że i, i inne koszulki ja je wybierałem osobiście. Testowałem, przecież chodziłem w nich e, tak i na druki testowałem. To wszystko było testowane przeze mnie i rzeczywiście. Oczywiście chciałem, żeby te pudełka, właśnie pudełka. Ja nie wiem, co w tych pudełkach było takiego, że się w nich tak zakochaliście. O, to są te pudełka, to jest rozwalone już trochę, ta pudełka. Jedno z pierwszych. E, tak, pudełka kartonowe z tym tekstem, który Tomek jeszcze kiedyś w ogóle wymyślił. No przez tyle lat te pudełka istniały. Jak się kończyła farba i, i, i nie było na przykład e, tych, e, tych pudełek z nadrukiem, to w ogóle pisaliście od razu, gdzie są pudełka, a my chcemy te pudełka. Z hashtagiem nie wrzucaliście na Instagrama, w ogóle mega kosmos, no taka mała rzecz, a rzeczywiście cieszę. Tu jeszcze mam, w niej była koszulka, zobaczcie, nieodebrana przez kogoś, e, to, to za rozmiar do kogo to miało być? XXL w ogóle, tylko branża, tylko branża, słuchajcie, to jest ze spotkań branży social z 2013 roku, taka była seria koszulek, już się przykurzyła porządnie, może XXL, to kto to miał mieć, nie wiem, kto, kto z branży mógł mieć XXL? Konrad, nie wiem kto, trzeba się zastanowić, dobra, e, tak, e, dobra, to jeszcze parę, parę tutaj przejdziemy, to jest w ogóle też było super akcja, była I Love Wawa, były I Love różne miasta, e, też może pamiętacie, to, były, to, były, to, to była super fajna akcja, gdzie dużo ludzi się cieszyło, mówiło z jakiego miasta pochodzi i te koszulki produkowaliśmy dla różnych miast, symbole wymyślaliśmy i drukowaliśmy te koszulki, to jest, to już Wam pokazywałem, to w ogóle jest nie nasza koszulka, ale to dostałem od Majznera. No właśnie. Słuchajcie, dwóch preze prezesem nigdy nie byłem, to podkreślałem też. Ale dwóch powiedzmy, dwie twarze, dwie łyse twarze, brodate koszulkowe już nie są związane ze swoimi firmami. No bo ja, i ja e, i Marcin też to dostałem na 40 od niego. To jest ich produkcja tutaj nasze głowy. Taka koszulka ciesząca. Ego, ja to dostałem na urodziny od, moich, od mojego zespołu, proszę. Tak to wygląda. To jest w ogóle słuchajcie, Beatsie Boys zespół Michała Sadowskiego. Pamiętacie? tę akcję całą Becie Boys, jak to się działo. To właśnie ta koszulka ciągle ją mam, ciągle działa, ciągle ją noszę jeszcze czasami. To jest symbol tego, że miałem dużo fanów w tym wszystkim, bo to jest na przykład koszulka, która jest bardzo hermetyczna i bardzo mało z was ją skuma. To jest interfejs gier przygodowych lukas filmu, a potem Lukas Arcu z lat właściwie 90. i zerowych, głównie 90., czyli Monkey Island i różne inne tego typu gry. I go przyniosłem po prostu sobie tutaj na koszulkę i tylko nerdoza, taka growa ją rozumiała, ale mogłem sobie taką koszulkę zrobić sam dla siebie. I to też akcja jeszcze, to jeszcze było właściwie na samym począteczku, na samym początku tu jeszcze starologo logo, zobaczcie jest, na samym początku haters gonna hate, blogger's gonna blog, to jeszcze w ogóle wymyśliłem, jeszcze będąc w ogóle chyba... Yy, jeszcze będąc tak, jeszcze, bo ja przez rok pracowałem równolegle i w agencji i w koszulkowie przecież yy, yy, i tą, tą, właśnie ko tą akcję jeszcze z Iloną Patrową wymyśliliśmy, yy, rozsyłałem na relosu jedne z pierwszych w ogóle blogerom i vlogerom wtedy jeszcze, yy, nawet Sadek dostał jako vloger pamiętam wtedy i oni wrzucali zdjęcia, taka była akcja socialowa. I Better on Facebook dużo było koszulek socialowych tego typu związanych to, to to już troszkę ta umarła ja często w niej chodziłem bardzo i ten flex się trochę wykruszył. E, tutaj kolejna e, Facebookowa koszulka już taki interfejs teraz Facebooka nie wygląda, więc niestety to to tak tak to to taka była do. Ja to jeszcze czas kiedy pisałem dużo na fejsie strasznie. Gadugadu -gadu w ogóle też niezła akcja, że mieliśmy oficjalne produkty przez jakiś czas Gadugadu, -gadu, dopóki się właściciel nie zmienił. Na średnio to słoneczko wyszło, trochę mi się już to jakoś nie podobała, ale tak, mieliśmy oficjalną, oficjalną kolekcję Gadugadu. -gadu. No i hitor największy, czyli najgorszy sort Polaków. no To był boom. Tak, to był boom, który yy, no na wtedy się zrobił głośno, rzeczywiście. Yy, baliśmy się trochę tego, że będą jakieś reperkusje, negatywne, kontrola nie było nic takiego. Yy, a rzeczywiście wtedy sprzedaż wywaliła przez Sufit, ja wtedy byłem niestety w Szwecji w ogóle, bo to były święta, o długa historia, dużo by opowiadać yy, i kolejna z moich ulubionych koszulek, które ledwo żyją, ale jeszcze żyją no i ciągle w nich chodzę też z 6 lat, czyli powrót do przyszłości oczywiście, licznik z do przyszłości i to był fajne, że ja mogłem sobie tych wzorów natrzaskać ile chciałem, do sklepu wędrowałem, kto się potem jeszcze kupował i tych hitów rzeczywiście trochę było, jeszcze dziwne u mnie działa i tam parę innych tego typu yy, koszulek, dobra słuchajcie, yy. Mógłbym tak godzinami jeszcze gadać, ale zanudzę Was kompletnie, więc co dalej? Bo to jest też pytanie, które jest mi zadawane. Co dalej? Co, 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 co będę robić dalej? No więc nie wiem. Nie wiem. Znaczy tak, po pierwsze w ogóle to też jest ważne. Ja od trzech czy tam dwóch czy trzech lat, ja, ja nie utrzymywałem się z koszulkowo wcale. To tam biznes sobie działał, ale już tam nie pracowałem day by day, nie, nie, nie pobierałem kasy takiej jako, jako pensji raczej, tam z małą przerwą, kiedy tam wróciłem, ale, ale my się utrzymujemy od, od kilku lat z blogów już, tak, z blogów, z naszej twórczości internetowej, nie tylko z blogów, ale też z YouTubów naszych, ze współprac z firmami różnymi, także to jest jakieś tam trzon naszej działalności, co nie jest do końca takie super, super fajne, kiedyś tekst o tym pisałem, że Tutaj może link będzie. Dlaczego to nie jest takie kolorowe, jak się Wam może wydawać, ale to jest w ogóle długi temat. Może na film, jak będziecie chcieli kiedyś jakiegoś vloga o tym nagram. Ale tak, no cały czas jakiś tam mi fan przynosi. Jak wiecie, pewnie wideo się rozwijam. Także jak ktoś nie subskrybuje kanału mojego, to proszę, zapraszam. Instagram tu wszystko w opisie będzie Instagram, filmy, czyli YouTube. Coraz więcej ich robię, e, vlogi ostatnio robię i różne inne filmy. Ostatnio robiłem w ogóle filmy, słuchajcie, no, no tak, no, są lepsze współprace. Na przykład takie jak miałem dwa lata temu z, z Paribasem, tak. Robiłem dużo filmów, gdzie jeździłem na koniu sobie. To no, 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 też było super współpraca, też było fajne, kreatywne, tak? Mogłem sobie na, na koniu jeździć w stroju szlacheckim. Tylko dla jednej sceny to wymyśliłem i to zrobiliśmy, czy tam dwóch scen. Pokaż mi swoje towary. I parę innych fajnych rzeczy z nimi robiłem. Ostatnio kręciłem filmy dla Lotto, e, filmy Milion Sposobów na Nudę, gdzie e, jest 10 filmów moich, gdzie mówię jak pracować zdanie, jak z czekami spędzać czas w domu i tak dalej, czyli różne rzeczy których jestem myślę, że w miarę dobry, też praca zdalna, praca z domu, praca z partnerem, partnerką, biurko w biurko, bo to robimy też. Także takie film poradnikowy gdzieś tam też nakręciłem i content wideo coraz bardziej gdzieś tam tworzę, aczkolwiek trochę mnie to męczy wszystko, bo wiecie, teraz social media i w ogóle całe to tworzenie takie profesjonalne strasznie robi, a jestem człowiek Emocja e, i robię wszystko impulsywnie, i tak staram się, żeby to było naturalne, a nie takie wycyzelowane, czy puścić ten tekst, czy ten tekst, czy będzie miał lajeczków więcej, ten, czy tamten. No nie lubię tego, ale to w tym kierunku niestety idzie. E, TikToka nawet się przekonałem ostatnio, zacznę oglądać tam. Rzeczywiście są jakieś treści, nie dla gówniarzy też, także może coś tam zacznę robić, zobaczymy, ale na razie nie mam żadnego pomysłu. Powrót do pracy, nie wiem, kompletnie tego nie widzę. Korpo w ogóle ja nigdy bym korpo nie wytrzymał. To, to ja i moja DHD w korpo do No Way pracę nawet nie wiem, co miałbym robić i gdzie, może jakiś, no nie wiem, nie wiem, może ktoś będzie miał pomysł, ja jestem, jest taki test disk, e, który znają rekruterzy, ja jestem promoter, e, tam tak bardzo, bardzo w jednym rogu jestem tak maksymalnie, tak, ja nie jestem poukładanym gościem, strategiem, który Kroczek każdy planuje. Nie, no jak pewnie wiecie, ja jestem gościem, który, który działa na intuicji i, i tak lubi po prostu e, sobie działać. Także to jest jakiś tam kierunek, może coś, nie wiem. A biznes, ja potrzebuję drugiej połówki, która jest rozumem. Ja jestem sercem, musi być ktoś, kto jest rozumem, kto ten biznes ogarnie, kto go zaplanuje, kto będzie robił takie kroczki. Wiecie, kto moją energię, pomysły i promowanie, i tak dalej, przekształci w taki ruch. W e, taką energię skanalizowaną, tak? który będzie rzeczywiście m, to hamował. I w tego typu parach czy trójkach jakieś tam biznesy mi się w miarę udawały e, i fajnie to wszystko działało. Także może też e, coś takiego wypalić nie mam pojęcia. Ale póki co, to rzeczywiście e, tworzymy w sieci i tutaj Was zapraszam i ja dalej to będę robił, dopóki mi się nie znudzi. I to chyba tyle, słuchajcie. No cóż, czuję się trochę jak. E, jak po rozwodzie, nie wiem jak to jest po rozwodzie kompletnie i nie chcę wiedzieć, w sensie mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał tego wiedzieć, ale tak trochę jak w związku, w którym już się nie układa od jakiegoś czasu powiedzmy, bo tak trochę było tutaj, już tak nie do końca, była tam chemia, już to tak nie do końca działało. Ja już siebie w tym biznesie do końca nie widziałem, ale teraz jest jednak takie, takie zakończenie finalne, ta, 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 ta okładka się zamknęła tej księgi, bach, księga poszła na półkę. No i tyle, i tyle. Jest też jakiś taki świeży start, może pewna ulga nawet. Aczkolwiek będzie mi tego brakowało bardzo, bo, bo się z tym biznesem koszulkowym zażyłem. Pewnie też dla Was. Właśnie mówię teraz też dla i Białystok, Białystok jest naprawdę bardzo fajnym miastem. Tym zakończę. Rzeczywiście to nie jest tak jak myślicie. Tam jest trochę wałów, ale w każdym mieście są jakieś wały, mieszkają. Także ja bardzo polubiłem Podlasie, bardzo Was pozdrawiam. Nawet jak wódką próbowaliście upić, czego nie piję wódki, więc było ciężko. Ale tak, bardzo fajni i serdeczni ludzie. Dzięki jeszcze raz, dzięki wszystkim, którzy mnie oglądali. No i co, czas naprzód. Trzymajcie się. Cześć, jestem Michał Górecki z koszulkowocom. Zostałem nominowany do Ice Bucket Challenge przez Michała Sadowskiego. Dzięki wielkie za nominację. To jest bardzo szlachetna inicjatywa i bardzo pomaga wielu fundacjom, szczególnie właśnie fundacji ALS. Niestety uważam, że cel jest bardzo szczytny. Natomiast sama faza na polewanie się wodą jest trochę bez sensu. My i tak wpłacamy dużo pieniędzy wpłaciliśmy ponad 10 tysięcy na fundację Gajusz i.